Wszechmocny, wieczny Boże, Ty wzięłaś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Marii, Matki Twojego Syna. Sprawa, byśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jego wieniec gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diadem. Ogon jego zmiata 3rzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożyć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody wzdłuż razem. Dziecko jest zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała
poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Że masz piękny ogródek i nie mów, że nie ma za co Bogu dziękować. I nie mów, że więcej niepotrzebne, że niepotrzebne właśnie uwielbienie Boga za ten darzeń. Stara legenda mówi, że to właśnie Matce Bożej zawdzięczamy głosy zbóża na naszych polach. Przed potopem całe źdźbła zbożowe były głosami. Ale gdy Bóg zesłał karę sprawiedliwą na ludzi złych i woda poczęła zalewać coraz wyżej, wtedy ona uchwyciła głosy za czupy i osłoniła swoją świętą dłonią. I tyle ludziom pozostało, że im chleba nie brakuje. I właśnie trzeba zadziękować za te zbiory zbóż. O tej legendzie czytamy w roku polskim z Maryją Pana Jana Boryki. Dziękować. Dziś do kościoła przynosimy chleb. Widzę tam takie piękne, smaczne chleb. I w wieńcach, ale trzymacie na rękę. Tegoroczny chleb, świeży, pieczony w domach. Przynosicie je dzisiaj. Je też uświęcić pod koniec Mszy Świętej. Pewnie siostry dokonają podziału i będziecie mogli tym chlebem się podzielić. I przyjmijcie życzenia, by tego chleba nigdy nam nie zabrakło. Byśmy go spożywali w miłości i zgodzie i umieli się będzie. Dlatego, żeśmy się dzielili chlebem i sercem. Ale pewnie też tak bywa, gdy przychodzi pielgrzymka. I przyjdzie w piątek, niech nas nie zabraknie. Może nie byłeś w życiu na pielgrzymce, to przyjdź przynajmniej tu, do kościoła. I ciesz się z pielgrzymującymi na Jasną Górę. I podziel się chlebem, którego ci nie brakuje. I podzielicie się tym chlebem u swojego serwata. Jacy oni byli szczęśliwi i pojechali do Chorwacji. I wyobraźcie sobie, co mówią o Polsce. Same dobre i piękne rzeczy,
są ambasadorami. Jak to w Polsce jest, jak żyją ludzie, jak potrafią przyjąć gościa do domu, otworzyć na niego swój pokój i podzielić się tym, co w tym domu się ma. Ale uroczystość dzisiejsza przypomina nam również o tym, że Ziemia jest dla nas tylko czasowym miejscem przebywania. A celem jest niebo, więc nie wolno nam żyć tak, jakbyśmy nie mieli nigdy umierać. Trzeba gorąco zawierzyć swoje życie Matce Bożej w niebo wziętej, a ona nie zapomni o nas w chwilach trudnych, tragicznych, ale przede wszystkim w godzinie śmierci. I pomoże żyć z tego świata w łasce Bożej, abyśmy mogli stanąć przed jej tronem w niebie. Parafia jest wstrząśnięta ostatnimi tragicznymi śmierciami. Pogrzeby się jeszcze nie odbyły. No właśnie trzeba się modlić, żeby nie umrzeć byle jak. Żeby umrzeć pojednanym z Bogiem. Żeby iść do Boga z wieńcem, tak jak wy dziś. Dobrych uczynków, dobrego, szlachetnego życia. Czas ucieka i pewnie trzeba by już było kończyć. Ale tak jeszcze pewnie kusi by opowiedzieć opowiadanie, które gdzieś przeczytałem. Tylko tak skrótowo opowiem. Jak to? Żył sobie kmieć, był bardzo dobry, szczery, hojny dla ludzi. Bardzo dobry. I spotkał raz pielgrzyma. Wlógł się ten pielgrzym, taki umęczony, taki spieczony słońcem, z workiem na plecach. I spytał się go kmieć, a gdzie ty idziesz, ojcze? Do grobu. Ale nie śpiesz się do grobu, zapraszam cię do domu. Zjemy wspólnie kolację, grób nie ucieknie. No i pielgrzym wstąpił, zjedli kolację. I gdy miał odchodzić, to mówi mu tak. Dobry człowieku, ja jestem wysłannikiem pięknej Pani. Nie potrafię ci podziękować, ale ona ci podziękuje. I dlatego zapraszam cię jutro na inną ucztę. A gdzie? Do nieba! No i rzeczywiście, na drugi dzień przyjechał wóz kuty, mocny, piękne konie, białe, tak jak dziś. Konie wiosły, wieńce pięknie, super. No, zabrali kmiecia. Nie wiedział, kto go wiezie, bo woźnica był kapturem ukryty. I jechali. I widzieli straszne rzeczy. Ludzi biednych, smutnych, cierpiących. To ci, którzy oczekiwali na Adam. Chrystus zaprosił do wspólnego stołu na jednej ławeczce. I wtedy do tego pomieszczenia weszła ta Pani. Z orszakiem aniołów, a również szedł Bóg Ojciec. To On otworzył okno, pobłogosławił cały świat i pobłogosławił też tego kmiecia, dobrego człowieka. On był przerażony. Przerażony był. I nie wiedział, co ma robić. A wtedy Bóg się odezwał. Urodzenie macie w tym roku? A ten ośmielony odpowiedział. Dziękować Bogu obroniło chleba. No to ten chleb jedźcie w miłości.
i wzajemnej jedności. Bo chleb z wielu ziarn, wspólnotę tworzy, jak my. Mamy parafię z 7 kropek, z 7 właśnie wspólnot. A Panu Bogu, a jeszcze odezwała się Matka Boża. A czy Ty sobie nie życzysz coś? Ano, życzę sobie, żebym powrócił do swoich. No to odwieźcie go. I rzeczywiście odwieźli go na ziemię. Stał na niej taki szczęśliwy i radosny, ale nie na długo, bo dopadła go zasapana śmierć. I mówi mu tak: gdzieś nie się włóczył tyle lat? Ja cię szukałem. No i wreszcie cię ma. I zabrałem ze sobą. To tylko opowiadanie, ale kochani, to życie każdego z nas. Bo wszyscy jesteśmy w drodze do naszego celu, do Boga. I w tej naszej drodze życia wzywajmy wstawiennictwa Maryi. Bowiem, jak napisał św. Jan Paweł II, narody nigdy nie przestaną wzywać Matki Miłosierdzia i zawsze będą się uciekać pod jej opiekę. Naśladujmy ją też w życiu i błagajmy słowami pieśni o Maryjo w Jego uniesiona. Wierz i nas też prosto aż do Boga. Proś, by zgładził wszelką naszą winę. Wierzę w jednego Boga. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona niestworzona, spoistowany po Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą na świętego przyjął się od nas Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod podwyższeniem władzy, został męczony i pożywany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znany Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała, sądzi żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał najwinie i chwałę, który mówił przez proroków, że wierzę w Jego Panu i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny w niebo wziętej zanieśmy przed tron Boga wszystkie nasze prośby. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby skutecznie zasiewali ziarno Słowa Bożego w sercach ludzi każdego języka i narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pracujących na roli, w sadach i ogrodach, by mogli cieszyć się owocami wykonywanej w trudzie pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za prawodawców i rządzących, aby ich decyzje wspomagały w sprawiedliwy podział dóbr materialnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących z powodu głodu, aby doświadczyli solidarności innych ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy marnotrawią żywność i inne dobra, aby Pan Bóg obudził w nich wrażliwość i ludzką biedę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli być wdzięczni za ziemski pokarm, i zawsze pragnęli pokarmu, który stąpił z Niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za księdza Pawła oraz siostrę Marię o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże, wypełnienie posługi kapłańskiej i siostrzanej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, który wziąłeś Marię do siebie z duszą i ciałem, racz wysłuchać naszych modlitw, którzy nadal jesteśmy w drodze przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
pierwsza do ołtarza podchodzi wspólnota Wyżyce, która oferuje wieniec przedstawiający koronę Matki Najświętszej zwieńczoną krzyżem jako symbol jej królowania wiecznego w niebie po prawicy Chrystusa, również znak tego, do czego my zmierzamy, do naszego współkrólowania w niebie, gdzie każdy ma przygotowane miejsce. Wspólnota oferuje również chleb i wino. Wspólnota Majkowice przynosi wieniec w kształcie korony. W tej koronie znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej, nawiązująca do setnej rocznicy objawień. Przed wieńcem przychodzą dzieci, powiernicy tajemnic, które Maryja głosiła w Fatimie, które chcą również w tym momencie do nas przemówić. Wspólnota Majkowice oferuje również chleb i wino do sprawowania Eucharystii. Kolejna wspólnota zbliżająca się do ołtarza, do Grabówek. Mieszkańcy przynoszą wieniec w kształcie krzyża, którego belki zwieńczone są sercem symbolizującym motyw śmierci krzyżowej Chrystusa, która się dokonała z miłości do człowieka. W to serce wpisana jest nazwa miejscowości, którą w tym roku szczególnie wpatrują się oczy chrześcijan, katolików. To Fatima, skąd płynie orędzie Matki Najświętszej i zobowiązanie, idźcie i głoście, aby ogłosić to, co Maryja pragnie całemu światu. Wspólnota oferuje również chleb i wino. Mieszkańcy Mikroszowic w sposób szczególny dziękują Panu Bogu wieńcem, który w tym roku stanowi korona Matki Bożej i hasło odmawiajcie różaniec. Jest to pamiątka stulecia objawień w Fatimie, 140-lecia objawień w Wietrzwałcie oraz 300. rocznicę koronacji wizerunku jasnogórskiego. W centrum korony znajduje się chleb i napis być dobrym jak chleb, który jest maksymą świętego brata Alberta, przypominającą służyć szczególnie tym, którym chleba brakuje. Jest to również wyraz dziękczynienia za codzienny chleb i dar Eucharystii. Wspólnota również składa chleb. Kolejna strona za to baczków. Przynosi wieniec w kształcie korony Matki Najświętszej, korony, którą Maryja została ukoronowana w niebie i która symbolizuje również nasze pragnienia i dążenia do chwały nieba. Wspólnota oferuje również kosz z winem, miodem oraz chleb. Wspólnota dziewiń przynosi wieniec w formie kosza wykonany z tegorocznych zbóż, ziół i kwiatów. Ten wieniec symbolizuje również naczynie duchowe, w którym my przynosimy Panu Bogu nasze dobre uczynki. Wspólnota ofiaruje dar ołtarza, chleb, wino oraz... Wspólnota Bogucice przynosi wieniec w kształcie korony, w której znajduje się kula ziemska opleciona różańcem. To również nawiązanie do tegorocznych wielkich jubileuszy związanych z objawieniem fatimskim i orędziem płynącym z Fatimy, którym było m.in. wezwanie do codziennej modlitwy różańcowej. Wspólnota przynosi chleb, wino.
życzycie, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej. Niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj została wzięta do nieba Bogu Rodzica Ciebie Wielica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła chwale, a dla ludu pielgrzymującego źródłem pociechy i znamakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie dzięki Tobie składając,
podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Obdarz swoim błogosławieństwem księdza Pawła, dalsze prace duszpasterskie, a także siostrę Marię. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej opiekuńcem, ze świętym apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, świętym Janem Ewangelistą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, przekała czeleś i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, pośmielamy się wołać: Ojcze, pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech.